body's a blessing, girl. Masiorki, witam was w kolejnym odcinku ze Skyrima. Dawno nie nagrywałem, ale pamiętam, że ostatnio straciłem Oliwię. Oliwia zginęła śmiercią bohaterską. Oliwia zginęła śmiercią tragiczną i czuję pustkę. Czuję pustkę, szczególnie, że nie pamiętam, w którym miejscu można było wziąć... W którym miejscu można było wziąć, zagarnąć inne postacie innych towarzyszy. Ciężki kawał chleba, słuchajcie. I w związku z tym pomyślałem, że bardzo dobrym wyjściem byłoby zrobienie, albo raczej przymierzenie się do misji, w której będziemy mogli zostać wampirem. I jak wiecie, tam możemy zdobyć towarzyszkę jakąś wypasioną, która jest ponoć świetna. I nie wiem, czy tego nie zrobić w tym odcinku. Potrafisz wykonać zlecono. Miecze, hełmy, praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Ale zobaczymy, czy wykonamy to wszystko, kurczę, przed nami. Słuchajcie, muszę tutaj posprzedawać, bo troszkę... Topór wojenny, on ma 30, bo nie ma o czym gadać. Ten jest, no bo to sprzedajemy. To sprzedajemy. To nam zostaje. Miecz dłuższy, wielki miecz sprzedajemy, tak? Strój. Co my tu mamy w tej chwili? Elfie buty. Łuskowy hełm, krasnoludzkie buty. Na pewno możemy, bo to jest ciężkie, ale to bym zostawił. Bo może jak te będę umiał ulepszać te buciki, to one będą lepsze. Zobaczymy. I to by było chyba na tyle. Strasznie się dziwię, skąd ta moja waga w tej chwili. Może mieć jakieś sporo różnych... Mam tu parę niezłych egzemplarzy. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, muszę mieć sporo rupieci tutaj. Zobaczę, co jest w różnych. To tak wygląda. Niedźwiedzia skóra, paski skóry, łosia skóra, wilcza wytrych. O, poczekajcie. Niedźwiedzie skóry. To mi się może przydać, więc bierzemy wszystko. Rafinowany kamień. To się przydaje. Paski skóry. Skóra zwykła. W takim razie ja już sobie pójdę. Ja potrzebuję niedźwiedzią skórę, żeby wykonać jedną z misji. To pamiętam. Wiecie, jak to jest. Zacznę teraz tutaj robić, a potem się może... Mamy zarówno ma najlepszą broń, pancerze. Dobra. Broń. Różne. O. To też weźmy. Robić interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. Jeszcze kupmy tylko od Adrienny wytrychy. Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Okej. Zobaczmy. W Gwieździe Zarannej otwierają nowe muzeum i właściciel prosił, żebym rozdawał zaproszenia podróżnym. To chyba na tyle. Muszę iść. Nie twierdzę, że jest... miecze, hełmy, praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Daj mi jeszcze, przyjaciółko, wytrychy. Nie masz? O, to oszustwo. No dobra. Do następnego razu. Słuchajcie, tutaj idę oddać rzeczy. Nie wiem, czy jeszcze odwiedzać, słuchajcie, tych wszystkich handlarzy. Napiszcie mi, coś, żebym to wszystko... Tak, Sofie. Ojej. Mam nadzieję, że ci się podoba. Bright zawsze psuje... O, rany. Naprawdę? Co dla mnie masz? Jabłko. Dzięki. Bright też trzeba będzie dać, tylko najpierw oddam ten
kamień. A, to jest to, co jest w kufrze, tak? Pokażcie wszystkie moje rzeczy. Ametyst. Umieść. Ty, mam tyle tych misji. Granat mogę wyrzucić, tak? To jakaś ryba w ogóle. Klucze. Muszą zostać, nic nie ważą. Kontrakty. Kostur. Jaki kostur wypasiony? Oddajmy go. Mapa skarbu. Mikstury, nagrody. Pajęcze jaja, paski skóry. Wiecie, mam dużo tych rzeczy, a naprawdę nie wiem, co mi się na pewno to mogę wyrzucić. To mi się na pewno nie przyda. Rozkazy kultystów, skóry. Dobra. Powiedzmy, że jestem w miarę odchudzony. Lucia. O rany, naprawdę? Co dla mnie masz? Masz jabłko. Dzięki. Tak. Bo to będzie sporo rzeczy do zrobienia, które trzeba robić. To na przykład handlarze. Nie, nic. Przykro mi. Trzeba by iść po te mikstury wszystkie, nie? No to też trzeba robić. A potem gdzieś się przejdziemy. Czy ta misja... To misja to raczej nie. Może tą misję sobie jeszcze... Misję sobie jeszcze, kochaj, nie chyba odpuszczę. W razie jakichś pytań, zawołaj mnie. Ja i moja przyjaciółka Maven. Wszystko jest na sprzedaż. Trochę tego, trochę tamtego. Pokaż, co masz. Ametyst. Weźmy. Damy dzieciakom. Dziesięć na dziesięć? No to zobaczcie. Wiem, że mogłem jeszcze chodzić. Wiem, że mogłem to znaleźć w inny sposób. Zabijając niedźwiedzie. Ale to czasem tak wszystko upierdliwe, że po prostu lepiej iść, kupić i zapomnieć. Potwierdzone info. W razie jakichś pytań zawołaj mnie. W czym ci mogę pomóc? Interesują cię moje składniki i mikstury? Tak. Niestety wszystkie mikstury uzdrowienia muszę mieć. Bo teraz walczę z coraz gorszymi potworkami i to się bardzo przydaje. Szkoda, że... Nie masz, wiecie, takiej fajnej miksturki przepisu. Bo to by mi się bardzo przydało. Przepis na miksturę uzdrowienia. To była mega sprawa. Gwiazda zaranna.
Odpalmy sobie dziennik. O. Wróć do Temby. Poproszę. Ja tam się latałem, żeby zdobyć te skóry. Już kiedyś miałem, ale gdzieś sprzedałem te skóry przypadkiem komuś i w końcu mi się udało. Podejrzewam sobie kiepski interes, bo tą ostatnio kupiłem za 200 euraków, 200 monet. Ach, ty zbugowany! Proszę, przyjaciółko. Kolejne niedźwiedzie doprowadzają mnie do... Miło wreszcie spotkać kogoś, kto... No Kosilno! Oto twoja nagroda, zgodnie z obietnicą. A teraz wybacz, muszę wracać do pracy. Ale kawał baby! Żelazny topór... Dostałem żelazny topór. Może... Co to ma być w ogóle? W najbliższej okazji zabić dla mnie więcej niedźwiedzi? Z tego co wiem, to tobie Talmor zawdzięcza spadek. No dobra. W sumie to tak wiecie. Nic tu się nie stało. I nic nie zrobiłem. Tu nie dojdę, nie ma szans. Posąg Meridi, tutaj byłem. Tam nie muszę już wracać. Samotnia. Idziemy do Samotni. Nie wiem, co było w Samotni. Nie pamiętam tych misji. Bo jak wiecie, Meridi pomogłem. Wiecie co? Ja mam sporo jakichś takich dziwnych misji, małych. Odnajdź w pęk... To jest inna miejscowość. Kesza w kaplicy. Zabij smoka. Oczyść grobowiec. To było straszne. Znajdź folię, czyli znajdź... Rozmawiaj. Odwiedź muzeum. Pomoc w potrzebie. Ale zróbmy to. Ty to wiesz. Gdzie to będzie? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest znacznik. Nie ma. Czy jestem ślepy, czy nie ma znacznika nigdzie? Im zadrzeć, nie? No, jakby się nie pokazywał. Tak, w sumie fajnie. Bunty na wschodzie. Nie, tyle bardzo nie ma co robić. To zrobimy inaczej. Zróbmy inaczej. To był Fort Amol, to był Fort Bemol. Wichrowy tron. Ja tego miasta nie zwiedziłem. Nie zrobiłem tych misji dla piratów jeszcze. I to może być ciekawe, nawet tych handlarzy pooglądać, może tam jakieś misje zbierzemy, taki będzie, wiecie, trochę nietypowy odcinek. To po prostu mnie tu jeszcze nie było. Gospoda, wszystko jest ważne. To mogą być jakieś fajne rzeczy. Szczególnie może jakiegoś towarzysza znajdę. Gdyby strażnicy posłuchali wioli, już by złapali. Oto gospoda pod knotem. Wspólna sala jest... O, proszę.
Ludzie Jarla zostawili tu ten list kończy. O. Widzisz świecę nad kominkiem? Zapalono ją 163 lata temu, kiedy mieszkał tu wielki wojownik imieniem Wundheim. Gdy poległ w bitwie, jego syn Derokt zapalił tę świeczkę ku jego czci. Nikt nie wie, dlaczego wciąż płonie. Napoje dla spragnionych, sprawę dla głodnych. Wszystko poproszę. No, jak tycznie opylało się. Miłego pobytu. Tylko niczego nie połam. Gdzie jest ten piec? Wiecie co? A, to jest ta świeca. No to pięknie. Dorobiłem. Tutejsi mówią mi... No nic. Pogadajmy. Przynajmniej już nie. Ludzie tak mnie nazywają, bo pamiętają, kim byłem. Przez wiele wiosen byłem żeglarzem. Na handlu dorobiłem się nawet własnego okrętu. Gdy osiadłem w wichrowym tronie, ludzie znali mnie już jako kapitana Samotny Wicher. I tak już zostało. No, ładna ksywa. Wielka szkoda. Wychodzi na to, że po wichrowym tronie panoszy się zabójca. Z tego co wiem, ma na sumieniu 3 ofiary. Choć może nie wszystkie jeszcze znaleziono. Wszystkie to urocze panny. Miejmy nadzieję, że straż szybko znajdzie tego demona i zapozna go z toporem kata. W gospodzie zatrzymał się pisarz imieniem Adonato. Napisał kilka powieści historycznych. Większość złota przechodzącego przez miasto trafia do klanu łamaczy tarcz i furii morskich. Jest też rzecz jasna Ulfric, Jarl i przyszły najwyższy król. A jeszcze ta wścibska Viola Giordano. Wtyka nos we wszystko. Może tak się robi interesy. Ciekawe. Jak chcesz zabić trochę czasu, rzuć Kalikstowi kilka septimów i popatrz, co za dziwa ostatnio wynalazł. Jeżeli szukasz towarów, to udaj się na rynek. Jeśli marzy ci się ciepła pościel i posiłek, to mamy gospodę pod knotem. Dobrych wiatrów i spokojnych mórz. To stare żeglarskie pozdrowienie. Jeśli szukasz, jeśli chcesz zatrudnić najsilniejszego najemnika w Skyrim, jeśli zmienisz zdanie, będę tutaj. Pijemy za naszą młodość, za płynący jak wino czas, za epoki ciemiężców kres, za śmierć, co oszczędziła nas. Ciekawe. Jak daleko jest ten gigant? Mnie to czasem irytuje, że te misje się nie pokazują. Poczekajmy. Żeby wszyscy byli na odpowiednim miejscu, nie ma co latać po ciemaku. Dzień dobry. Chcesz, żebym wykuł jakiś metal? Oczywiście. A co? Wyglądam jak dziwka z tawerny? Nie bierz mych słów do siebie. Zmęczyła mnie praca w kuźni. Próbuję skończyć ten miecz.
Jarl chce, żeby wyglądał na starożytny oręż. Najwyższa królowa Freydis rządziła wichrowym tronem w drugiej erze, a jej miecz był legendarny. Zdobycie prawdziwego miecza byłoby lepsze niż stworzenie kopii, ale nikt nie chce zaryzykować wydostania go z miejsca, w którym się znajduje. Będę wdzięczny, jeśli uda ci się znaleźć ten miecz. Pewnie. Nie podchodzę do tych kłopotów jak do interesów. Tu chodzi o honor. Uchwalę Ulfrika. Mógłbym wykuć 1000 tarcz. Grubo. Nagnaty szura. Może będę musiał to zrobić. Jest ostra jak ta, którą można kupić w Białej Grani. Szanuję Eorlunda, ale on ma szczęście, że może pracować w niebiańskiej kuźni. W tamtejszym ogniu jest coś, dzięki czemu ich stal jest bardziej wytrzymały. Magicznego. Jeśli to ma jakiś sens. Pokaż, co masz. Hełmy. Praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Poka. Są trochę lepsze rzeczy. Pamiętaj, nagrodzę cię, jeśli znajdziesz miecz królowej. Nie należy zwracać zbytniej uwagi na jakiś czas. Podróżowałabym więcej, ale komu potrzebne kłopoty z tym wszystkim? Na początku było dość ciężko. Tutejsi Nordowie są bardzo podejrzliwi w stosunku do przyjezdnych. Z czasem jednak udało mi się zawrzeć parę przydatnych znajomości i dowieść własnej wartości. Też masz chyba broń. Wymykają. Mroczne elfy są zbyt dumne i naiwne, by zrozumieć prawdziwą naturę rzeczy, więc wciąż gniją w tym rynsztoku. Dopiero ciekawe to. Somerset. Skyrim daje wiele możliwości. Dopiero co przybyłam tu z Somerset. Skyrim daje wiele możliwości. Nie, to poznawanie miejscowości jest fajne. Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. Okej, pokaż, co masz. A, trochę tego, trochę tamtego. Pokaż, co masz. Nie, to mnie tym irytuje. O, super. Zwiększa magię o 10. Weźmy. Czy mogę coś ci sprzedać? Tych butów nie chciałem sprzedawać, wiem, że one bardzo mało ważą. A miałem jakieś takie dziwne rzeczy, pierścienie, o. To jeszcze na pewno czytałem. Wampirzy pył, wilża, to też czytałem. Bo pamiętam, wywar berserka. Złoty pierścień. Łuski zębacza, łuskowe buty, łuskowy hełm. Czego mojego nie noszę? Jak mogę? Kto mi to wytłumaczy? No, weź to się tego pozbądź. Dobrze robić z tobą interesy. Czekajcie, przecież mogę założyć ten lepszy hełm. Zaraz.
strój. Mój hełm ma 26, to ma 27. No to chyba na może głupio wyglądał, ale... Nie miałam go w rękach. Nie jest... Nie jest tak źle. A tam go widziałam. Jak uważacie? Chyba nie jest źle. Co tu jest jeszcze? Dorobiłem się jako kapitan Kenda, ale teraz. Dzień dobry. Pogadajmy, zobaczymy, co ta dziewczynka ma dla nas ciekawego. Ach, pożywienie. Dzień dobry. Jeśli coś ci będzie potrzebne, zajdź do mnie. A trochę tego, trochę tamtego. Wszystko w to tak, ty są głupie. To masz wszystko? Stary, zszokowałeś mnie. No bo to chyba od początku. Krasnoludzka strzała. Co? Ja wiem, że to może magnowanie kasa, ale wezmę. Odwaga, spętany miecz. Lalka, mikstura. Używane biała ampułka. No to jakiś ten? Narkotyken? Dopalacze? Mistrz, jesteś zbyt sędziwy na tego typu. Jestem tak blisko odpowiedzi. Pogadajmy. Płacę mojego życia. W końcu udało mi się ustalić lokalizację białej ampułki, ale ten wścibski pajac nie pozwoli mi po nią iść. Ja pójdę. Zrobisz to? Dobrze wiedzieć, że są jeszcze ludzie skłonni pomóc. Nie wiem, co to jest ta biała ampułka, ale fajnie brzmi. Jest pogrzebana wraz ze swoim stwórcą, Kuralmilem, w dawno opuszczonej jaskini na zachód stąd. Kuralmil był zmyślnym człowiekiem nawet po śmierci. Będziesz potrzebować mistrzowskich umiejętności alchemicznych, by dotrzeć do miejsca jego wiecznego spoczynku. Na szczęście dla ciebie przygotowałem już odpowiednią mieszankę. No to dobrze, to się cieszę. Proszę, weź ją. Proszę, nie ociągaj się. Groźlica. Straciłem już dość czasu, spierając się z moim bezużytecznym asystentem. Interesują cię moje składniki i mikstury? Elfie ucho, no to grubo. Każde uzdrawianie jest spoko. No, spytajmy się jeszcze o tą białą ampułkę. W czasach, gdy Skyrim dopiero zaczęło obracać się w bryłę lodu. Niewielki pojemnik wykonany z magicznego śniegu, który jako pierwszy spadł na gardło świata. Powiadają, że ampułka uzupełni każdy płyn, jaki umieści się w jej wnętrzu. Dla alchemika, takiego jak ja, jest to czyste wyrażenie praktykowanej przeze mnie sztuki. Tworzenie z niczego to poezja. Spędziłem całe życie, szukając jej.
przywiodła mnie na to zmrożone pustkowie z ciepłych objęć wyspy Somerset. Całe lata spędzone w bibliotece. Wyszukiwanie maleńkich wiosek i ich miejscowych legend, które zawierały zaledwie cząstkę wskazówki. Mój mistrz może i ma trudny charakter, ale tak wiele się od niego nauczyłem. No dobrze, kochani. To mamy kolejne misje. Poznajemy nową lokację. Wichrowy tron. Świetnie, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś super dobrego. A wam, moi drodzy, bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka. Cześć!